Udało się znaleźć. Dokładnie. Znajdujemy się właśnie przed przejściem do drugiego czynnego, tak jak wspomniałem, tunelu. W środku, jak widać, przypominająca nawet i komorę wydobywczą. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelci. Dzisiaj idziemy na eksplorację opuszczonego tunelu pod Małym Wołowcem. Nie kierujemy się w stronę Kłodzka, tylko kierujemy się w stronę z powrotem Wałbrzycha. Więc zapraszamy Was do oglądania. Znajdujemy się dokładnie, jak widać, w Wiedlinie. Idziemy już w stronę tunelu. Jakieś kilkadziesiąt, może kilkaset metrów w tamtym kierunku. Pogoda troszkę kiepska, jak widać, ale za to krajobraz będzie piękny. Pada śnieg, wszystko zamrożone, ciężko było dojechać. Jakieś maszyny. Na szczęście dzisiaj chyba chłopaki nie pracują, także nie będziemy sobie przeszkadzać nawzajem. A my widzimy się przed samym tunelem. A więc tak jak obiecałem, jesteśmy już przed tunelem. Tu znajduje się nasz nieczynny tunel, który będziemy zaraz eksplorować. A tutaj mamy czynny tunel, główną taką linię kolejową, którą dojedziemy głównie z Wałbrzycha do Kłodzka i nie tylko. Oczywiście tego tunelu nie tykamy. Jest wąski, jest mało przejść i nie będziemy ryzykować. Co mnie tutaj dzisiaj przywiało? Przywiało mnie tutaj dzisiaj wiele opowieści, wiele filmów. Mianowicie gdzieś tutaj w pobliżu znajduje się też sztolnia, więc mogę wnioskować, że co do tego tunelu było wiele planów. Po starcie widzę już mega pęknięcie i prześwit w tunelu. Albo glebno. Śmiej się, no. Bardzo śmieszne. Na starcie byłaby mega gleba, uwidzicie mi, że jest tragedia. Dobra, muszę wyczyścić kamerę, bo jak widać, więc chwilka, przerywamy materiał. Ok, wróciliśmy do nagrywania materiału, latarki zapalone, trochę okulary mi zaparowały. Pewnie gorąco mi się zrobiło, jakbym się wypieprzył przed chwilką. No, pierwsze ciekawe rzeczy zaczynają się pojawiać. Obudowanie tutaj mamy z kamienia i cegły. Natomiast tu w środku można też zobaczyć elementy drewniane i wykutą komorę. Tutaj już na samym starcie można snuć wiele teorii, ale nie będziemy zbytnio dzisiaj płynąć. Chciałbym pokazać tutaj bardziej same fakty, natomiast nie mam zbytnio wiedzy kolejowej. Jest to miejsce mniej więcej podobne do tunelu, który nagrywałem na Unisławiu Śląskim. Duży obiekt, ciężko go doświetlić. Całego na pewno nie doświetlimy, ale miejsca, które chcemy zobaczyć, musimy zobaczyć. Wyczytałem i znalazłem informację. Widziałem to też u kogoś na filmie, nie pamiętam nazwy, ale mniej więcej po środku tego tunelu znajduje się na samej górze duży otwór z kratą. Wiele osób zastanawiało, co to może być. Tutaj najprawdopodobniej po prostu wnęka, żeby ukryć się przed pociągiem. No bo mamy tutaj skałę, także nic się nie znajduje. I zastanawiało właśnie wiele osób, co to za otwór. Wyczytałem. Oczywiście nie jest to potwierdzone, to są tylko jakieś tam rzeczy, które można wyczytać lub po prostu przekazywane z osoby na osobę, że to było po prostu odpowietrzenie całego tunelu z tego smogu, z tych spalin, że tak powiem, ale było to łączone z pewnym korytarzem. Gdzieś tutaj lub w połowie też znajduje się miejsce, w które chciałbym się wspiąć i zobaczyć, bo nie widziałem u nikogo na filmie, żeby ktoś tam chodził i
i zobaczyć, czy to się łączy z jakimś korytarzem. Tutaj, tutaj już mamy cegłę za. Tam mała wnęka. Może ktoś sprawdzał, co jest za ścianą. Tak właśnie jak na tunelu w Omisławiu. Ten również jest owiany różnymi tajemnicami. I o złotym pociągu, i o różnych zabudowaniach. Z tym, że no jednak potwierdzone jest, bo znajduje się tutaj gdzieś ta sztolnia. Dzisiaj wybrałem się tutaj w śnieg ze względu na to, że w śniegu różne rzeczy można właśnie zauważyć, coś się zapada, no bo jak wiadomo, w sztolni mamy temperaturę stałą, czyli na plusie, a na dworze jest mróz, więc taki śnieg lubi zapaść się często do środka pod ziemię i szybciej idzie odnaleźć pewne rzeczy, pewne obiekty. Znaczenia, numeracja jeszcze prawdopodobnie niemiecka. Myślałem, że jakiś napis, ale to tylko zacieki. O, jest to słynne zabudowanie na ścianie. Mianowicie, jak widzicie, wszystko jest obudowane kamieniem. A tutaj na samym środku mamy taki wlot z cegły. Idealny prostokąt. Nie mam pojęcia, co znajduje się za. Ale wyczytałem również, że gdzieś tutaj na ścianie mamy również miejsce takie zabudowane. I czym ono było? Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie jest to potwierdzone. Ale prawdopodobnie było to miejsce typu schron, gdzie można było dodatkowo schować się w tym tunelu. O, zobaczymy. Kolejna wnęka. Oczywiście śmietnisko. W środku zrobili sobie ludzie z tego śmietnik. Myślę, na początku z pierwszej perspektywy myślałem, że to jest skała, ale już widać, że to jest po prostu zamurowane. Z pewnością można by było stwierdzić, że była to po prostu większa wnęka, ale wtedy po co by ją murować? A tutaj możemy zobaczyć metalowe fragmenty wystające ze ścian, a u góry kostka. Dokładnie, kostka. Tunel jest bardzo długi, bo ma jakieś 1600 metrów. Pierwszy tunel, czyli ten, w którym się znajdujemy, został wybudowany w 1876 roku. Tak zostało to wszystko odnotowane, więc najprawdopodobniej jest to pewna informacja. Natomiast drugą pewną informacją jest jeszcze to, że tunel jednak posiada jakieś skryte tajemnice. Szczególną i najbardziej, która zainteresowała mnie, jest ta sztolnia. Chciałbym jeszcze dzisiaj chociaż zerknąć, gdzie ona się znajduje. Bo gdy tylko poprawi się troszkę pogoda, chciałbym tam wejść. Z tego, co mi wiadomo, jakaś grupa odmulała ją, czyściła. Więc szacun i pełen respekt za to, że będzie można tam wejść. Nie wiem, czy coś znaleźli. Nie znalazłem dzisiaj żadnych jeszcze informacji na ten temat przed materiałem, w sensie. Ale z pewnością będziemy poruszać temat. Kolejne zamurowane. Nie wiem, w którym miejscu znajduje się łącznik i nie wiem, czy też wiecie, czy nie wiecie, jakie filmy oglądaliście poprzednie z tego tunelu, ale znajduje się tutaj połączenie z drugim tunelem, który mamy po swojej prawej stronie. Zdziwi mnie to, że też, że tunel jest wybudowany w jakichś 3/4 z kamienia, a miejscami jest łączony również z cegłą albo tak jakby przebudowywany. Wiadomo, że kiedyś budowało się ze wszystkiego, co było po prostu pod ręką. I lepiło się z tego, co było pod ręką, bo nie było, że tak powiem, no, materiałów na teraz, na już. Inaczej to kiedyś wyglądało, jasna sprawa. Ale to jest ciekawe. Kolejne miejsce, gdzie mamy typowy kwadrat zamurowany cegłami. I to by mi pasowało właśnie na to
na to miejsce, w którym prawdopodobnie znajdował się ten schron, takie pomieszczenie, o którym wspominano. Natomiast mnie interesuje dzisiaj jedno pomieszczenie, które znajduje się na jakiejś wysokości prawdopodobnie z 2 metrów. Chciałbym tam zajrzeć. Nie widziałem nikogo na filmie, żeby ktoś tam zaglądał. A kilka osób tam najeżdżało kamerą. Bardzo mnie to dzisiaj zaciekawiło i w sumie i ta sztolnia i to przyciągnęło nas dzisiaj, żeby nagrać tutaj materiał. Myślałem, że będzie łącznik, ale niestety nie. Słyszałem też teorię, że tunel miał być połączony z kompleksem Rize i że stąd mógł pociąg właśnie wjeżdżać gdzieś pod Rizę, pod kompleks. Natomiast nie wiem, czy to jest prawda i nawet sobie tego nie wyobrażam, tak szczerze. Chociaż szczerze mówiąc, no trzecia Rzesza potrafiła nas zaskoczyć ze swoją technologią i z wyprzedzaniem innych zawsze o parę kroków. Więc wszystko jest możliwe, ja nie mówię, że nie. Jest miejsce, w którym najprawdopodobniej coś kiedyś było i zostało wyjęte. Tam widzę najprawdopodobniej jakąś rurę. Nie wiem, czy to była jakaś wentylacja, czy odprowadzenie wody, chociaż górą, z tego co wiem, nie było to nigdy tak prowadzone. Najprawdopodobniej zostało coś po prostu wyjęte, bo to znajduje się po 2 stronach. Między właśnie cegłą. Ale to jest ciekawe, zobaczcie, bo tutaj mamy obudowanie z kamienia. Tutaj z cegły. A tutaj pod spodem za kamieniem znowu z cegły i mamy skałę. No dziwne. Naprawdę dziwne. I tutaj znowu. Inaczej już to wygląda. Mamy kolejną rurę. Po tej stronie tak samo. To jest taki w sumie fragment, taki powycinany. Stoimy właśnie teraz w tym miejscu. Może coś miało tutaj być dobudowywane. Lub, tak jak wspomniałem, coś zostało stąd wyciągnięte. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia co. Słucham? Mięciutkie, bo się sypuje albo... Nie. To jest zaprawa. To jest świeża zaprawa. Ktoś to... Prowadzili tutaj jakieś prace, więc może po prostu chcieli to wzmocnić. Nie mam pojęcia. Nie będę się wypowiadał w tym temacie, bo nie mam pojęcia. Ogólnie to mi palce odpadają. Albo wiecie, że ciężko operować telefonem, latarką w rękawiczkach z palcami. Doszliśmy do takiego miejsca, gdzie siatka została rozwalona. Ciekawe po co. Zobaczcie, tutaj jakieś elementy metalowe. Nie wiem, czy tu była jakaś krata, która wsłaniała przejście. Oczywiście, że zajrzymy. Ale nie ma nic więcej. Może zostało zasypane. A może gdzieś tutaj pod spodem jest jakieś pomieszczenie. Tego nie wiem. O, widzę, że klapka gdzieś włazi. Widzę, że trochę jaj dostała, jak sama gdzieś poszła. Chyba łącznik znalazła. Dokładnie. Znajdujemy się właśnie przed przejściem do drugiego czynnego, tak jak wspomniałem, tunelu. Ja mam dokładnie 1,73 m wzrostu i stoję spokojnie. Z tego, co sprawdzaliśmy na rozkładzie, nie jedzie właściwie tamtędy teraz żaden pociąg. Tutaj już tunel strasznie się zmniejsza, to przejście, więc już musiałem przykucnąć. A tutaj znajdujemy się już w czynnym tunelu. Nie będziemy tutaj zaglądać, bo tak jak wspominałem, zobaczcie odległość od szyny do ściany.
strasznie niebezpiecznie i głupotą by było ryzykować. Więc wchodzimy w portal. Idziemy się przeteleportować do naszego nieczynnego, zapomnianego, opuszczonego, najdłuższego tunelu w Polsce. Dzień dobry. Fajnie było przejść. Uwielbiam takie klimaty. I ty pewnie też, skoro to oglądasz. Dobra, idziemy dalej. Ja wznowię materiał w miejscu, którego szukam. Czyli mianowicie szukam właśnie tego wejścia, które miało być łączone z tą górą. No i tego, o którym wspominałem. O tym wielkim otworze w suficie. Więc widzimy się tam. Wznowiłem znowu nagrywanie przed tym, czego szukam. Ze względu na ten portal i to zbrojenie, które znajduje się w ścianie. Widać, że był robiony jakiś odwiert w tym miejscu. Tutaj drugi. I bardzo mnie to zaciekawiło, bo ewidentnie kamień stąd jest wybrany. Są jeszcze jakieś szczątki. I ktoś czegoś tutaj szukał. Kocham te nasze rejony. Ze względu na to, że właśnie są owiane takimi tajemnicami. I w każdej teorii i nie tylko znajduje się zawsze jakieś ziarno prawdy. Co masz? To? No faktycznie. Nie wiem, czy to było kolejne przejście, czy to było wejście w jakieś pomieszczenie. Ale możecie to sobie teraz tutaj zobaczyć mniej więcej. Wielka szkoda, że jest tutaj ta kratka. Przycisnąłbym się może tędy, ale nie będę. I zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem, bo każdy zawsze mówi, że takie miejsca, gdzie jest właśnie tutaj wykute miejsce, są tylko po to, żeby schować się przed pociągiem. A zobaczcie, co znajduje się tutaj za ścianą. Widzieliście to przed chwilą. I to samo jest na tunelu w Unisławiu. Niemcy dla zmyłki też lubili robić takie rzeczy, że najpierw była jedna ściana z cegły, była jakaś przestrzeń na przykład na 20 cm. Czyli już ktoś mógł się poddać, a za kolejną ścianką z cegły było pomieszczenie. Wyobraźcie sobie, że stoicie tutaj kiedyś, jak to wszystko funkcjonowało. I stał tutaj na przykład parowóz. Znaliście wszystkie pomieszczenia i przeznaczenie tego tunelu. Co znalazłaś? Z chęcią. Wow. No i mamy jakieś pomieszczenie. Teraz tak, nie znam przeznaczenia tego miejsca. Nie wiem, czy widzicie tą małą halę wewnątrz, gdzie mnóstwo wody wydobywa się z sufitu. Ale mogę spekulować, że po prostu wjeżdżając tutaj jakiś pociąg, na przykład z towarem, towarowy typowo, mógł być rozładowywany w takich pomieszczeniach. Nie wszystko to właśnie miejsca, gdzie można było schować się przed pociągiem, tylko były takie pomieszczenia i służyły na przykład jako magazyn. Ale nie bierzcie moich słów na poważnie, bo to jest tylko takie moje snucie teorii, więc wiadomo. A tu mamy drugie przejście do czynnego tunelu. Nie będziemy już przechodzić, bo to jest to samo, więc zdarujmy sobie teleport. My wciąż szukamy tego miejsca. Widać to światełko w tunelu na końcu. Jeszcze kawał drogi przed nami. Naprawdę jest tutaj co iść. Najgorsze jest to, że trzeba będzie jeszcze wrócić. Kolejne zamurowane wejścia. A w środku, jak widać, przypominająca nawet i komorę wydobywczą. Ale po prostu jest to
może jakiś tunel ucieczkowy lub po prostu jakieś kolejne pomieszczenie tutaj się znajdowało. Jak widać, jest totalnie zawalone, więc niestety nie zajdziemy i nie będziemy wnikać. W zasadzie to zbliżamy się już do samego końca tunelu, a ja nadal nie znalazłem tego wylotu na szczycie tunelu, u góry w sensie, no i tego portalu na wysokości 2 metrów, więc będę musiał to zrobić na powrocie. Mogłem to przeoczyć ze względu na to, że cały czas nagrywam i zaglądam też w inne miejsca. Jak wspominałem, jestem pierwszy raz tutaj w tym miejscu, więc miałem takie prawo, co nie znaczy, że zaraz nie wrócę i nie będę szukał tego do skutku. Jesteśmy po drugiej stronie za tunelem. Jak widać, wszędzie tory już dawno zostały rozebrane, ale mam dla was jedno takie info, taką ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, ilu ludzi musiało się trudzić, żeby zbudować tunel o długości 1600 metrów pod górą. To jest naprawdę coś niebywałego. Wy nie widzicie, ale ja widzę dokładnie małe światełko, a właściwie Klaudię jeszcze ówką. Wyrwało jakieś drzewo z korzeniami. Tam jest nasza dawna linia kolejowa. A tutaj mamy czynny tunel. Dobra, pokazałem wam, jak to wygląda z tej strony, czyli na zewnątrz. Jakieś ptaszysko mnie tu straszy. Piękne, wielkie, wysokie skały. A my wracamy do naszego tunelu w poszukiwaniu złotego pociągu. Żartowałem. Widzimy się na miejscu. Już wiem, dlaczego nie zwróciłem uwagi na sufit, bo zafascynowało mnie to pomieszczenie. A zobaczcie, co znajduje się nade mną. Udało się znaleźć. Dokładnie. Miejsce to najprawdopodobniej właśnie było odprowadzeniem spalin, ale łączyło się również z klatką schodową, dającą możliwość ewakuacji. Natomiast ciekawi mnie, jak przebiegają właśnie tam u góry korytarze, i niestety błędne informacje wyczytałem dziś na forum, że to znajduje się na jakiejś wysokości 2 metrów, a w życiu, bo jest to na jakichś 4 metrach, 3,5 może dokładnie. Także niestety jestem załamany, ale nie zajrzymy do środka. Mianowicie dlatego, że jest to za wysoko. Będziemy wracać, a ja jeszcze chciałbym poruszyć po drodze kilka tematów. Rudiger, bo właściwie taki kryptonim miał posiadać ten tunel. Miał być schronem dla pociągu specjalnego. Nie są to potwierdzone informacje, jak praktycznie wszystkie informacje z czasów, z tych dziejów, gdzie tutaj działy się właśnie te tajemnicze fakty. Natomiast poruszając nasz złoty pociąg, nie jestem jakimś fanem złotego pociągu. Mianowicie wydaje mi się, że to po prostu był jakiś wielki depozyt lub po prostu jakiś kompleks skrywający skarby i dawno został wyrabowany. Mianowicie fajnie, że legenda się toczy. No ale tak jak wspominałem wcześniej, gdzieś musi być te ziarenko prawdy ze względu na to, że no sam ten fakt, że miał być to schron dla pociągu specjalnego, tajnego, co to miało znaczyć? Czy może pociąg miał jakąś broń? Nie wiadomo. Tego raczej się nigdy nie dowiemy, natomiast teorii, jak wspominałem, jest wiele. Thank you.
opuściliśmy właśnie nasz najdłuższy w Polsce opuszczony tunel kolejowy. Niestety na górę tamtego pomieszczenia, tak jak wspomniałem, nie udało się wejść. Jeśli chcecie, żebym tutaj wrócił i wszedł na górę lub odnalazł jeszcze dodatkowo tą sztolnię, bo niestety mamy jakieś minus 7 na zewnątrz, jesteśmy ziębnięci, jest wszystko oblodzone i postanowiliśmy dzisiaj odpuścić temat. Jeśli chcesz, żebyśmy tutaj wrócili, daj znać w komentarzu, na pewno wejdę tam na górę sprawdzić, co tam się znajduje i odszukamy sztolnię. Sztolnia jest dosyć mała. W 1996 znalazła ją grupka eksploracyjna, była zamknięta stalowymi drzwiami i tak jak wspomniałem wcześniej, wszystko wyczyścili, więc podsumowując fakty, teorii jest wiele, ale w tym wszystkim jest jakieś ziarenko prawdy. Znajdujące się pomieszczenia za ścianami, wlot z góry i sztolnia oraz wiele innych rzeczy, które obejrzeliście na filmie, daje wiele do myślenia. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj o subskrybowaniu i lajkowaniu naszego kanału i pamiętaj, że mamy tu swojego Patronite'a, możesz nas tam odwiedzić i wesprzeć, nawet stawką 5 zł. Dziękujemy, że z nami jesteś. Serdecznie.